przychodzę dzisiaj do Was wieczorową porą. Mamy 3 listopada, godzinę 20:46 i jutro wypada pierwsza rocznica tego kanału. Jej! I z tej okazji postanowiłam zrobić 3, a zarazem ostatni w tym roku czytelniczy maraton. Wyjątkowo ten maraton nie ma żadnego themu. Pierwszy maraton były to książki pożyczone od znajomych, drugi wypożyczone z biblioteki. Ten powinien dotyczyć TBR-u, książek, które u mnie zalegają na półkach i które obiecałam, że przeczytam w tym roku, ale po drodze zaszłam do biblioteki, ponieważ byłam w połowie książki, którą obiecałam oddać znajomym i chciałam ją oddać w terminie. W związku z tym stwierdziłam, że po prostu wypożyczę sobie z biblioteki i dokończę. I tak jakoś przypadkiem się stało, że wypożyczyłam jeszcze 4 inne. Ten maraton nosi tytuł "Czytam to, na co mam ochotę i nie myślę o konsekwencjach czytelniczych". W tej edycji mamy 2 mini surprise'y. Pierwszy jest taki, że założyłam grupę na Facebooku Reading Buddies, gdzie będziemy sobie już w tej chwili piszemy sobie o książeczkach z częścią z Was. Podrzucę link do grupy w opisie. Jest to grupa prywatna, ale zamierzam przyjmować wszystkich i liczę na wysoką kulturę osobistą. No, na razie raczkujemy i wydaje mi się, że jest dosyć nieśmiało, ale jestem podekscytowana. Zobaczymy, nigdy nie prowadziłam grupy na Facebooku, trochę mnie to stresuje. Druga niespodzianka jest taka, że jutro dołączy do nas moja siostra. Nie będzie brała udziału w 24-godzinnym maratonie, tylko raczej dosiądzie się do nas w międzyczasie. Ale i tak będzie fajnie, bo będę miała w końcu Reading Buddies. Nie dość, że w internecie, to jeszcze osobiście. Ale przyszłam do Was po to, żeby powiedzieć, jakie książki wybrałam. Pierwsza książka, czyli ta, o której już wspomniałam. Książka pożyczona od znajomych i wypożyczona z biblioteki w tym samym czasie. Głodna Puszcza Marcina Mortki. Tak naprawdę już tę książkę kończę, ale niestety nie uda mi się tego zrobić już dzisiaj. Jestem na 309 stronie, a książka ma 394. Jest to 3 książka w serii, bohaterowie są super, wzrusza mnie ich przyjaźń, ale troszeczkę fabularnie mi się nudzi. Jest to taka lekka, przyjemna fantastyka, moim zdaniem idealna na jesień. Czy idealna na jutro? Nie wiem, zobaczymy. Dalej mam książkę, którą powinnam przeczytać w październiku. Gambit Królowej. Jest na podstawie tej książki serial, więc nie będę się rozgadywać. Myślę, że wiecie mniej więcej, o co chodzi w tej fabule. Następnie mamy 2 urocze książki młodzieżówki, które mają być na takie odmuszczenie, pewnie jako książka numer 2, czyli Ofelia mimo wszystko lub Nigdy do końca. Obie książki wydają mi się mega urocze. Tutaj mamy dziewczynkę, która orientuje się, że nie jest jednak hetero, tylko jest osobą biseksualną. Tutaj mamy głównego bohatera, który jest trans chłopakiem, też gra na pianinie i próbuje odnaleźć prawdziwego siebie. Haruki Murakami Norwegian Wood jest to książka, która jest na listopadowym TBR-ze, więc fajnie byłoby, gdyby w listopadzie udało mi się przeczytać książki, które sobie zaplanowałam na listopad, ale zarazem jest to książka depresyjna, więc zobaczymy. Przeklęci Czaka Palachnika, czyli druga część Potępionych. Potępieni jest to książka, o której myślę pewnie jakieś 3 razy w tygodniu i jakimś cudem nie mogę się uzabrać do drugiej części. Joan Didion, Błękitne noce, też jest to książka z listopadowego TBR-u. Króciutki, więc myślę, że jeżeli chciałabym pójść na ilość, to jest to bardzo dobra pozycja. I 2 książki, które wypożyczałam z biblioteki. Pierwsza to Bromance Klub Książki. Myślę, że jutro od niej zacznę, tak totalnie szczerze. Bo jest to kolesiu, który ma problemy ze swoją żonką, chce uratować swój związek, w związku z tym namawia swoich kolegów do założenia klubu książki, w którym będą czytać romanse i wiedzę z tych romansów będą starali się przekuć na prawdziwe życie i na ratowanie związku naszego głównego bohatera. Ostatnia książka, Karawal, Stefanie Garber. Jest to trylogia, której w ogóle nie chciałam czytać. Chciałam przeczytać baśń o złamanym sercu, balladę o nieszczęśliwej miłości. Trylogia, mimo że nie podobała mi się, jest pisana bardzo prostym językiem, relacje są bardzo płytkie i nie jest to to, czego oczekiwałam. Wciągnęłam się na tyle, że nie mogłam wyczekać 3 książki, która wchodzi 8 listopada. Mój TikTok cały czas proponował mi konta, które zachwalały świat Karawalu i nie mogę się doczekać, jak będę mogła przeczytać 3 książkę, więc stwierdziłam, że póki czekam na ostatnią część 2 trylogii, to może w tym czasie powinnam przeczytać 1, ponieważ w tym maratonie wybieram cieńsze książki niż w 2 maratonie, to zakładam, że uda mi się przebrnąć przez 3 całe książki, może nawet 4. Nie wiem, o której położę się spać, więc nie jestem pewna, o której wstanę, ale jak przyjdę, to będę i startujemy z maratonem. Dzień dobry. Ojejku, jejku. Zaczniemy sobie maraton pewnie gdzieś o 3:30.
Teraz jest 3:00. Zobaczymy, w ile czasu się ogarnę. Nie wiem, czy kończyć głodną puszczę, czy czytać tylko pełne książki i co najwyżej pod koniec wrócić do głodnej puszczy, więc może na początek to. Mamy tutaj 350 stron, okej, czcionkę, lekką fabułę, no tutaj jestem już wkręcona i zaznajomiona z treścią, ale nie wiem, na razie ją odkładam. Bromance Book Club. Autorstwa Lizzy K. Adams. Zrobię jeszcze fotę na Reading Buddies i możemy chyba zaczynać. Czemu tu jest... Zapomniałam kupić gum do szucia. Będzie mi to przeszkadzać w ciągu dnia. Jestem na 38 stronie, okazuje się, że nie nasz główny bohater Gavin zakłada ten klub książki, tylko dołącza do klubu i są w nim nie tylko koledzy z jego drużyny, ale ogólnie profesjonalni sportowcy, biznesmeni i inni tacy związani z tym sportowym światem. Jest na razie strasznie cute. Już wzruszyłam się parokrotnie i było mi smutno, jak się kłócił z żonką i jak znajomi go wspierali i to, co on sobie myślał. A na razie jesteśmy na 39 minucie. Godzina 37 i ja jestem na 98 stronie. Podoba mi się ta książka, jest urocza. Oczywiście, jak to w romansach, muszą być jakieś gówno burze. I ich problem w tym małżeństwie wynika po prostu z braku komunikacji i czekali, aż się wszystko skumuluje i w końcu wybuchło. Ale podoba mi się. Dobra, jest 6:10, mamy 2,5 godziny czytania. Troszeczkę zaczynam się irytować. Jestem na 160 stronie i cały czas są kurwiający obydwoje. On nie potrafi przełamać swojego skruszonego ego, a ona nie daje mu szansy. I z jednej strony rozumiem, czemu nie daje mu szansy, ale mówi, robię to teraz tylko dla dziewczynek i zarazem przy tych dziewczynkach zachowuje się jak totalna sucz. I mam takie, mordo, to nie będzie działać. Jeśli tak macie się zachowywać, to w tej chwili robicie większą krzywdę swoim dzieciom, niż gdybyście się po prostu rozstali. Czytam nieco ponad 3 godziny i doszłam do połowy książki i rozdział, widzicie? Równo do połowy książki i rozdział kończy się. A teraz zmienił temat Del. Porozmawiajmy o książce, do którego miejsca dotarłeś. Mniej więcej do połowy. Idealnie. Dlaczego idealnie? Bo teraz zacznie się robić naprawdę ciekawie. Mała rzecz, a cieszy. 4 godziny 22 minuty. Już miało się wszystko ułożyć. I wtedy wchodzi siostra i mam takie... Zostało mi dosłownie 30 stron książki. Oczywiście, że jeszcze przed końcem muszą się pogodzić. Ta książka ma tak cudowne, urocze momenty i chwilę później jest tak głupia. Czasem sobie myślę, że jestem strasznie żałosna. Takie głupie rzeczy mnie tak rozczulają. 5 godzin 40 minut i pierwsza książka za nami. 4 gwiazdki, 4/5. Były momenty mega urocze, mega wzrusza mnie przyjaźń i ich relacja też, ta romantyczna Theo i Gavina, była mega urocza. Choć początkowa kłótnia wydawała się naiwna, spoko było to, że jednak były wytłumaczone problemy, gdzieś tam głębiej ukryte traumy, które mogły wpłynąć na zachowania bohaterów. Momentami naiwna, ale no tego spodziewasz się po tej książce? Przede wszystkim urocza. Będę chciała przeczytać na pewno drugą część. Wydaje mi się, że druga część jest o siostrze Theo i o Maku, czyli takim, co to nie ja, kolesiem z klubu książki. Naprawdę fajna książka.
pytanie, co jemy na śniadanie? Mleko. Wydaje mi się, że jako drugą książkę wezmę Błękitne noce. W ogóle nie wspomniałam na samym początku, o czym jest ta książka. To jest memoir. Akcja się dzieje po roku magicznego myślenia i tutaj Joan opowiada o relacji ze swoją córką i o tym, jak poradziła sobie z jej śmiercią. Kawa numer dwa. Wasze zdrowie. 6 godzin 16 minut, czyli pół godziny na przerwę, nawet trochę ponad. Czytałam dosłownie chwilę, ale taka zmuła mnie złapała. Przeczytałam dwa rozdziały, Joan pisze pięknie, więc wiem, że będę się dobrze bawić. I no, są to krótkie rozdziały i będzie się tę książkę czytać szybko, ale nuży mnie, więc mimo, że dopiero co wypiłam kawę. Musi wjechać energetyk, bo nie wróżę sobie dobrej przyszłości bez tego. Sorry za pranie. I pół godziny czytania. Jestem dopiero na 55 stronie. Książka jest naprawdę spoko, ale myślę, czy nie przerwać jej i nie zmienić na książkę fabularną, bo czym się kleją. Poczekam jeszcze chwilę, tak z godzinkę i dam wam znać, czy się wciągnęłam w tę historię. Zasnęłam. 8 godzin 12 minut, a ja jestem na 60 stronie. Do setnej, żeby dobić. W tym myślę, że po każdej książce zrobię sobie 20 minut przerwy. Bo to było tak miłe. Michalina już wstała. Poplotkowałam z nią sobie o książeczkach. 9 godzin 12 minut. Ja jestem w połowie książki. Jest to książka smutna. Głównie skupia się na przemijaniu i na tym, jak bardzo nie doceniamy swojego życia i swoich relacji. I można mieć wspaniałe życie, ale nie można uciec od smutku mimo wszystko. godzin i mamy książkę numer 2 za nami. Nie wiem, czy mam coś więcej do powiedzenia. 4 gwiazdki. Bardziej podobało mi się Rok magicznego myślenia. Chyba dlatego, że była bardziej pozytywna. Cieszę się, że mam jeszcze kolejne książki Joan Didion do przeczytania. Nie dziś, ale kiedyś. 4 gwiazdki. 2 książki. Cieniutkie, ale 2. I wy siedzicie na 3. Tu zostało mi 55 stron. Dobra, lećmy z tym. Miśka przyszła z nami czytać, ale ale bardziej leży niż czyta. I w trakcie czytania tej książeczki będziemy oczekiwać Starbucksa. Zamówienie za minimum 40. Znowu minęło 25 minut między moim czytaniem i lecimy z książką numer 3. Przyszedł Starbucks! Dwunastą godzinę. Czy na grupę? Jesteśmy w połowie. No, jest perspektywna, że zaczęli ludzie sami posty pisać. Książka, powiedzmy numer 3 skończona. 13 godzin 40 minut. Nie porwała mnie ta książka. Lubię tych bohaterów i lubię ich przyjaźń, ale w sumie nudziło mi się. Nie było typowego wstępu, rozwinięcia i zakończenia. Mieli jakąś misję, kiedy już dochodzili do tego punktu, okazywało się, że znajdują sobie kolejny punkt i teraz muszą do niego dążyć. Kiedy do niego dążyli, okazywało się, że muszą iść dalej i robić coś nowego. I to mnie męczyło. Na razie nie sięgam po kolejne, no ale też nie była to zła książka. Z sympatii do bohaterów oceniam ją 3 na 5. Zastanawiam się, przejdę do młodzieżówki. Mamy do wyboru. Nigdy do końca albo Ofelia mimo wszystko. Chyba wezmę tą.
Dlaczego mi wracał? Jesteś dość dobry, jesteś wart szczęścia, jesteś do końca zawsze i wszędzie. Już płaczę. Bardzo strasznie. W sensie urocze, no nie? Made a pact that we'd always have each other's backs and it's tragic. 15 godzina, 19 minuta. Ja jestem dopiero na 56 stronie. Na razie jest spoko, poznaliśmy już dwójkę bohaterów z okładki, czyli Milesa i Erika. Jedna rzecz tylko mi się nie podoba. Miles jest chłopakiem transpłciowym i rozstał się ze swoim chłopakiem, kiedy się uwyautował. I cały czas liczy, że jeszcze go poderwie i że Shane do niego wróci. A Shane jest taki, lubiłem cię, kiedy byłeś dziewczyną, teraz nie jestem tobą zainteresowany, bo nie jestem gejem. A Miles jest taki, jeszcze się przekona. A ja myślę, że się nie przekona. Więc to mnie tak trochę cringuje, bo robi wszystko, żeby tam biega za nim po szkole i tworzy w głowie scenariusze, jak ten jednak wyznaje mu miłość i wiemy, że to się nie wydarzy. Więc to słabo. Ale na szczęście Erik jest fajny. No a skoro są razem na okładce, to pewnie Shane przejdzie Milesowi. Za chwilę będzie 17 godzina. Ja jestem na 125 stronie, 126. Pocałowali się? Czyta się miło. Nie powiem, że to była najlepsza książka, jaką w życiu czytałam, ale dobrze się bawię i całkiem przyjemnie się czyta. Przez to, że co chwilę otwieram Facebooka, żeby zobaczyć, czy ktoś coś wrzucił i przez to, że z Michaliną leżymy na kanapie, to co chwila się rozpraszam, więc czyta mi się dzisiaj zdecydowanie wolniej. Ale jakoś tak bezstresowo do tego podchodzę. Sorry za to pranie, powinnam je zasłonić. Więc myślę, że dokończymy tę książkę i jeszcze jedną zacznę i ile przeczytam, tyle przeczytam. Ale jest to naprawdę miły dzień i jeszcze tak między nami próbuję Michalina namówić, żeby poszła do Biedry po grzańca. Ale nie wiem, czy uda się ją namówić, bo już jest w pół do 21. Szczerze, już robię wszystko, żeby nie czytać. Jestem w połowie tej książeczki. Mamy w końcu eliminację do konkursu. 18 godzin za nami. Pewnie za godzinę pójdę się wykąpać, bo już trzeba się wyciszknąć. Chcę po prostu odejść od książki. Którą mamy godzinę? Północ 30. Prawie 21 godzina. Książka numer 3 skończona. Książka numer 4. Oceniam 3,5 na 5. Na początku myślałam, że to będzie takie niepełne 4 gwiazdki, ale tak mniej więcej po 70% książki, kiedy był ten akt, kiedy wszystko musi się zjebać, zjebało się troszeczkę za bardzo. Jest to naprawdę miła opowieść i uwielbiam młodzieżówki, a zarazem czytając młodzieżówki przypominam sobie, dlaczego fajnie jest być dorosłym i dlaczego nie chciałabym nigdy wrócić do bycia nastolatką. A czasem mam takie myślenie, że gdybym mogła cofnąć czas, może wszystko zrobiłabym inaczej. Później czytam młodzieżówkę i mam takie, nie, w sumie to dobrze jest. Dobrze jest, jak jest. Dobra, jestem po prysznicu. Mamy północ 45, czyli zostały niecałe 3 godziny. To jest TBR, który nam pozostał i stwierdziłam, że po prostu wezmę książkę, która wydaje się najmilsza, bo i tak poczytam pewnie jakieś 50-100 stron, bo teraz będę czytać jeszcze wolniej niż zwykle, a i tak nie czytam szybko, więc zaczniemy sobie Ofelię mimo wszystko. Jeszcze 2 godziny. Jestem dopiero na 26 stronie. Już mi się nie... 55 minut. Ja jestem na stronie 55. Teraz dowiadujemy się troszeczkę więcej o naszej głównej bohaterce Ofelii i o jej zauroczeniu talią, ale ona chyba jeszcze nie wie, że to jest zauroczenie, tylko po prostu lubi tę dziewczynę. Więc pewnie za dużo się dzisiaj nie dowiem, bo niedługo kończymy i będę mogła iść spać. Jestem też strasznie głodna, ale o 3:00 jeść kolację, jak zaraz mam iść spać, to bez sensu, więc już zjem rano.
Doczytałam do 7 rozdziału. Jestem na stronie 93. Zostało 7 minut, więc nie będę kontynuować czytania. Jestem dokładnie w 26% książki, czyli 1/4. Jeśli chodzi o Ofelię mimo wszystko, na razie czyta się bardzo przyjemnie. Jeszcze oficjalnie nic się nie wydarzyło. Będę kontynuować jakoś na dniach, ale teraz poszłabym już spać. Podsumowując ten piękny maraton z okazji rocznicy kanału, udało mi się przeczytać 3 pełne książki, dokończyć 1 i 1 zacząć. Razem 1123 strony. I było naprawdę przyjemnie. Fakt, zrobiłam sobie 2 20-minutowe przerwy w trakcie. Jedną na samym początku i jedną teraz już przy czytaniu tej książki. Powiedziałabym, że z tych wszystkich książek najprzyjemniej czytało się Klub Książki. Później te 2 książki tak samo. Nie wiem, jak ta się rozwinie, bo ta zaczęła mnie irytować dopiero w drugiej połowie. Tutaj jestem cały czas w pierwszej, więc powiedzmy, że są na tym samym poziomie. Później Joanne Didion, bardzo dobra książka, ale jednak przez powtarzanie tych samych słów i tych samych zdań była dosyć monotonna i głowa mi na niej leciała. No i najmniej przypadła mi do gustu Głodna puszcza, ale nadal była to dobra książka. 3/5 gwiazdek to naprawdę spoko wynik. 5, 4, 3, 2, 1... Dzięki, że byliście dzisiaj ze mną. Dajcie znać w komentarzach, czy wybraliście udział w maratonie. Jeśli tak, to jak Wam poszło? Jak się ubawiliście? Czy jesteście w grupie Reading Buddies? Jeśli nie, to oczywiście zachęcam. Lajkujcie, subskrybujcie i widzimy się za tydzień. Trzymajcie się cieplutko. Buziaczki. To make some plans, I said, I've got tickets to the ball game if you wanna go with me. I haven't seen